Witam wszystkich serdecznie. Losowanie na ósemki. Gramy LT432. Linia Zygfryda. No jak widzicie, mamy jednego fioleta na tym gwardziście. A reszta taka umiarkowana, że tak powiem. Czyli jeżeli chodzi o WN8, to staty są po naszej stronie. No i zobaczcie, co kolega robi. O, widzicie? Fajnie, nie? Można. No po prostu idiota. No ale co zrobić? Lighty mają to do siebie, że są bardzo mobilne. I można olać takie zachowania, chociaż mógłbym go zaraportować i spokojnie za to by dostał bana. Ale pal go licho tam. Zapatrzyłem na tego UDS-a, jak go tam prują. O, i laga mamy właśnie, zobaczcie. Nie wiadomo, o co chodzi w takich momentach. A zdarzają się takie momenty, że jesteście w jakichś krytycznych momentach bitwy i zazwyczaj kończy się to w garażu. Jest 1 do 4. Kiedyś na tej mapie nie było tych bunkrów i się dużo lepiej grało, no ale jak to zazwyczaj bywa, Wargaming wpadł na świetny pomysł i postanowił tutaj zrobić takie hopki szopki, to co mówię. Dobra. Ten LC7 jednak wypompował tego. No bo stoi taki i właściwie no co. Z tej pozycji to on trudno, żeby coś tutaj narobił, tylko po prostu blokuje się, no. Zamiast gry trzeba stać i tak dalej itd. itp. Tak stoi skontowany. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. Że nie mamy go jak przebić. No. Tym go nie pokonamy. Pocisk poleciał, także szkoda mówić. Weszło jak masło, przeciwnik oberwał. 6 do 8.
Nie trafiono w pancerz. Ale go zabolało, no. Ktoś tu chyba ma problemy z głową. Jak takie szopki, hopki robi. Zabolało go i nie trafiono w pancerz. No, to ciekawe jest. No i widzicie, jest 8 do 10. Ja tu zostałem sam na tej lewej stronie. Jak widzicie, nastrzelałem 169. Arty nie ma do zniszczenia. No ale jadę tą stroną. No, tu mamy burosukę. Pokaż się. W dziesiątkę. Nie trafiono w pancerz. Patrzę, może tutaj jakiś Tedek stoi. Taki stary kamper, który sam o sobie zapomniał, ale nie ma. No i zostało 8 do 12. Czyli bitwa ewidentnie przegrana. 13 to czyli we dwóch zostaliśmy. Coś mi się wydaje, że ta bura suka gdzieś mnie tam luknęła i chce mnie tutaj upolować. No niestety, nie wszystkie bitwy, no niestety. Tych bitew wygranych, jak wiecie, to Wargaming chce tak, żeby było 50 na 50, taką równowagę zachować. To musiał poczuć. No, gdzie jesteś? Przyjechałeś jako myśliwy i... Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Gąsienica zerwana, stoimy! Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał! Zawieszenie naprawione. Jeszcze mamy panterę. Dobra, taranujemy go, jednego mniej, drugiego mniej, takie, o jeszcze jeden kolega tutaj na nas ma chęć, dobra, miło, tak to nieraz bywa, że niestety nie trafił. Dobra. No to pompujemy go. To są koledzy, którzy polują na fragi. Jak widzicie, pycha została ukarana. Chcieli upolować mnie, a to ja ich upolowałem. No i to by było na tyle. Ja zapraszam do komentarzy, do subskrypcji, lajków. Dziękuję. Siema.